Siemanko mordeczki, sama vlog, troszeczkę na spontanie, jesteśmy w pizzerii La Dolce Vita. No i będę zamawiał pizzę, jeszcze nie wiem jaką dokładnie. Dzisiaj mamy 9 lutego, dzień pizzy, także trzeba akurat uczcić ten dzień, ale dzisiaj biorę pizzę po prostu na wynos, bo babunia akurat w domu siedzi. Była u lekarza rano, nie chciałem jej tu ciągać, wiadomo. Na pewno biorę małą pizzę, bo nie ma sensu, żebym brał dużą, bo i tak nie przejem. No a jeszcze za chwileczkę zobaczymy. Zresztą, jak nie zapomnę, to wrzucę po prostu linki na tego. Też do Dolce Vita akurat, wiadomo, do opisu. Fajnie. Także, jakby co, oczywiście będzie promowanko. Ale wiem, że nie będę brał kebabowej, bo jadłem i średnia. Także mordeczki. Mamy tutaj menu. To myk. Zresztą zaraz coś sobie wybiorę. Akurat tak na spontanie. A w ogóle lokal jest w Starachowicach przy ulicy Żeromskiego. Który to jest numer bloku? Bo już nie pamiętam. Trójka. No to w trójce. Akurat tutaj u mnie na dzielni, także jedziemy. O, dobra. No to do zobaczenia za chwilę i zobaczę co tam akurat za powiadomienia na Insta. Bang. No i mordeczki capricciose wybrałem sobie. Zaraz zobaczę, która to jest. Calzone to nie ta. Fungi też nie. Carne chorizo. Nie mogę znaleźć akurat capricciosi. Może jest po prostu jakoś inaczej nazwana. Po prostu wiecie, no szyneczka, te pieczary. Dla mnie bez sera oczywiście. Całą już wezmę po prostu bez sera, to będzie akurat wygodniej. No. Zobaczcie, nawet mają... gdzie tu jest? O! 44. Z nachosami. Podobno schodzi nieźle. Z frytkami nawet jest pizza. Eksperymentalne mocno. Pizzerinki też są. Pizzerinka 23 cm za 21 zł. Jest okej, myślę. Ale ja na pewno sobie akurat dupnę tutaj właśnie capricciosa. Zobaczcie, 9 to jest capricciosa. Ja oczywiście bez sera. Sos pomidorowy, szynka, pieczarki. Elegancko, wziąłem oczywiście małą 35. Elegancko, bęk. No, mordeczki, jestem na chacie. Jest pitucha. W ogóle to dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Pizzy. Światowy Dzień Pizzy. Dzisiaj mamy sosy łagodne, pomidorowe oczywiście, bez sera. Próbujemy. Babuniu, daj platera. A właśnie, babcia, co ci się w ogóle zrobiło w palucha? A pęknie. No niestety. Jak nie boli. Dobra. Babciu, uważaj, żebyś się nie... Babciu, to czekaj. Ja ci to... otworzę ładnie, żeby... Opa, żeby się nie rozlało. Jak babcia ma rannego palucha, to nie ma sensu ryzykować. Myk. O, dużo jest tego sosu. I dla mnie starczy. Uważaj, babciu, żeby nie rozlać. Siup. Pokrojony. Oczywiście, że pokrojona pizzucha. No, bo by się popsuł. No właśnie, placyk pokrojony elegancko. Daj babciu trochę sosu. Co? Sosu babciu daj, to nie będę otwierał swojego. Myk. Ale ja nie co, babciu? Nie będziesz brała sosu? Nie, chyba nie. Dobrze babciu, to jak nie chcesz sosu, to proszę bardzo. Zabieram, kładę tu. I próbujemy. Jaka cieplutka. No. Bardzo dobra.
A co tu żywego jak? Mhm. No nie ma sera, to... Nie ma sera, to jest dla mnie idealnie. A się baczy. Nie było. No nie biorę z kiełbasą, bo po prostu nie chciałem. A co, babciu? Nie pasują ci pieczarki? Cebulka jeszcze jest. No, nie, cebulki tutaj akurat nie ma, tylko pieczarki są. A co, babciu, tak zdejmujesz te pieczarki, bo co? Bo w plasterkach? Dlatego zdejmujesz pieczarki, że w plasterkach? No, bardzo dobre są. W ogóle nie czuć surowizny. Naprawdę bardzo dobra pizza. Ja bym mogła z ketchupem, ale... Nie ma co. Jest. Nie no, sosik jest, musi być. Poza tym pizzy z ketchupem się nie je, tylko zapiekanki. No, zapiekaneczki przecież się je z ketchupem, a pizzę to sos pomidorowy. Chociaż ketchup to też jest sos pomidorowy, ale... A zapiekanki, bo jeszcze tam mają właśnie zapiekanki. Od tygodnia w Dolce Vita. Myślę, że tak w przyszłym tygodniu się tam wybiorę po prostu i już tam na miejscu nagam. Szynka dobra. Pieczarki dobre. Sosiwo bardzo dobre. Czuć akurat, no, że to jest inna mąka też. No bo pewnie z zerówki robią. Naprawdę kawał bardzo dobrej pizzy. To lubisz. A pewnie, że lubię. Te sosiki. No. Chociaż troszeczkę już przestygła ta pizza, jak na moje standardy. Trochę za bardzo. Ale wiecie co? Ja po prostu śmigałem, no ile? 300 metrów. A co to za stoliczek? A taki stoliczek jest zawsze do rozdzielenia akurat na sam środek. Pizzy dla Hani. No, dla młodej będzie. Dla, Hania to jest akurat córka mojego brata ciotecznego Piotrka. Myślę, że akurat Hani by się spodobało. O! Tutaj akurat... O! Nieprzecięte. No to myk, kurde. Złożymy. Fru. I oszamiemy podwójny kawałek. No. Ciach. Mach. I opa. Dobre ciasto. Bo to inna mąka musi być. Specjalna. Do pizzy, zerówka. Musi być do pizzy specjalna mąka właśnie, zerówka. I to czuć, że to nie jest taka buła, tylko właśnie, że to jest pizza. I cieniutkie ciasto, zresztą zobaczcie. Cienkie ciasto. I to mi głęboko pasi. No cóż. Ja już mogę oceniać.
Szczerze? W standardach polskich, jak na polską pizzę, to daję piąteczkę. No wiadomo, ja bardziej lubię neapolitańską, taką z lejącym się ciastem. Bardzo cienkie ciasto, tak jak to było na przykład w Kielcach. No, gdzie to byliśmy? Przy Wesołej. Przy Wesołej 23 w Kielcach, jak byłem z babcią 4 lata temu. To babcia właśnie wtedy jadła się, no, pamiętam, babciu, pizzę taką na bardzo cienkim cieście, lejącym. Jak ja byłam też? Tak, babciu. Ale byłam... Za cienka? Za cienkie ciasto. Bardzo taka spieczona. No bo tak, no bo taką pizzę to się bardzo szybko akurat się piecze. 3 minuty nawet. I bang. A teraz uwaga. Babciu, powiem ci coś, w co możesz nie uwierzyć. Tam w La Dolce Vita mają też bardzo eksperymentalne pizze. Babuniu, tam mają pizzę z frytkami. Ojej! No! Ale też z nachosami. Czyli te, no, chipsy z tego, z tortilli. I schodzi. Często kupują właśnie. Poznałem się z właścicielem, z Damianem. No, powiedział, że schodzi z nachosami. Z chipsami z tortilli. A uwaga! Mają pizzę na słodko z nutellą i z bananami. Bez sera, bez sosów. O, to dobra. No, na pewno. Trzeba będzie kiedyś spróbować. No. Placek, takie ciasto do pizzy, nie, no. Nutella i bananki poskładane. Żadnych sosów takich pomidorowych, wiadomo. Tomek, ja to wszystko już więcej nie będę jeść. Okej, okay, dobrze. Także jeszcze tylko czekam na babcinę, na babci ocenę. Babunia, od 1 do 6. Ile dajesz? Bo ja dałem 5. Bardzo okay. Dobra. Mm-hmm. Ile? Od 1 do 6? Tak, od 1 do 6. Nic nie brakuje, no może? No, no właśnie. Czy czegoś brakuje? Może kiełbaski trochę. Ale właśnie, ale to jest pizza tylko z szynką to i z pieczarkami. Tak. Taką wybrałem. Podstawka, wiadomo, żeby po prostu była pewna, że taką lubię. Ważne, że ciasto dobre. No właśnie, i o to chodzi. To babciu, ile dajesz? Od 1 do 6. 6. No. A ty? 5? 5. Za co? Za ciasto. Pyszota. Ale za co 5, tylko nie 6? Szczerze? Brakuje smaku drewna. Pieca opalanego drewnem. Tego brakuje. A to ona się tak piekła w drewnie? Nie. A przynajmniej ja nie wiem. Pewnie na gazowcu. Pewnie w gazowcu, a nie w opalanym drewnem. No bo przecież to jest w bloku. No to nie może być... Nie może być pieca opalanego drewnem. Dobra, mordeczki. No to co? Trzymajcie się, wielkie pozdro i żółwik!